wszystkich ze Złotego Gronia. Dawno tu nie był w Istebnej. Miały tu skitury. Niestety nie jest to możliwe. Byłoby tu skitury. Osobowo kolejka, linowo, czyli wyciąg, ale jak widzicie 7 stopni nad zerem, no i niestety dupa, jeśli chodzi o skitury. Wszędzie tutaj w okolicy nie ma śniega, śnieg jest tylko na stoku, coś co mnie po prostu przeraża. Pozdrawiamy wszystkich oglądających z Cieszyna, z Piszazowic, z Ligoty i kogokolwiek bądź kto ogląda. Dobra, ale my nie skupimy się na oglądaniu, my skupimy się na skirajzowaniu. Jedna trasa tutaj jest, dawno tu nie był, to nie jest jakiś trudny, wymagający stok. Dzisiaj ponoć tu ma być jakoś impreza z Radiem Katowice, więc trochę obawiam się, że może być dużo narodu. Chociaż pogoda może ich zniechęcić, oby zniechęciła. Ale śniegu malutko. Malutko, tu nawet metr śniega nie będzie na tym stoku. Także tak myślę, że jeszcze ze 2 tygodnie takich ciepłotów będzie koniec. Wyjeżdżałem z chałupy Lowo. Tutaj widziałem, że padał śnieg, chociaż po okolicy w ogóle tego nie widać. Pewnie mokry śnieg i już stają. No niestety. Takie warunki mamy. Miała być skituri grajza zarówno na Złotym Gronie, jak i za Groniu, który jest tutaj niedaleko. No, ale niestety nie udało się. Aby było przeleć piechty.
przejechałem teraz z kraja, tak więc tylko tyle tutaj możemy wam pokazać, więcej nic nowego raczej nie będzie. Szykuje się tutaj impreza z Radiem Katowice od 10:00, słuchajcie, ją zaczęło o 8:30, jest kilejza, troszkę nie jest gorzej, ale jest. Jutro zaś ma być gorsza pogoda, także nie wiadomo, czy skirajca będzie. A plan jest taki, żeby jechać na sąsiedni Zagroń. Tak jakże godą. Miała być tutaj skituring rajza, skitury w tym sezonie katastrofa. Słuchajcie, no nie ma śniega poza stokami. Było w grudniu. Niestety nie dałem rady wtedy. Chociaż udało się mi zrobić początek sezonu na skiturach u nas w Ligocie i w okolicy, w Ligocie, Zabrzegu i Brunowie to było. I wtedy żeś powiedział, żebyśmy się cieszyli tym śniegiem, póki on jest, bo nie wiadomo, jaka będzie zima. I to były prorocze słowa, słuchajcie. No niestety, zimy są coraz cieplejsze. A i będzie pewnie też tak, jak już będę mieć więcej roków, to pewnie w ogóle śniega w zimie nie będzie i wszystkie te stoki padną. To jest straszna wizja, ale niestety bardzo realna. Niech mi tu nikt nie goda o efektach cieplarnianych, ani o dziurach ozonowych, bo to jest ten pierdoły. Po prostu na klimat się nam zmienił. Cały czas rozbyły roki zimne, rozbyły roki ciepłe, były roki zimne w latach 70., 80., 20. wieku, 90. z początku, potem już to się wszystko zaczęło obracać na łopa i jest jak jest, niestety tego nie powstrzymamy. Się nam wybrało, słuchajcie, i zrobiło się 3 razy cieplej jak było. No, rano lowo, raz klara wybrane. Tam widzicie ochodziko. Tutaj macie barami góry. Oczywiście jechało Radio Katowice, gdzie robi swoje komercyjne. Republika.
kierunek. Leją stecówki. Moim zdaniem powinien być przejazd zrobiony na Zagroń, między Złotym Groniem a Zagroniem powinno to być połączone. Ja bym stwierdził, że powinien być nawet jeden kabel. Coś takiego kiedyś próbowali robić. Jestem tutaj na widoku, miał tu być Kajsi Kesz, niestety nie ma. W oddali widzę stoki na Wielki Raczy, jest śnieg, także może się tam wybieramy na Słowacji. A na razie maszeruję tędy do Ranarty, bo jak widzę, nie ma śniega tutaj w ogóle. Zakopane. Poznań. Miasta we Polsce, poświęcone Śląsku. Widzicie, na jakieś wtyczki do wusztu. Trójwieś Beskidzką, tak to się tu wszystko nazywa. I Sterna, Koniaków, Jaworzynka, tu mamy Kraków, tam jest Poznań, tam jest Gdynia, Gdynia, cała Polska. Jak widzicie, tak wygląda zima 10 lutego w Trójwsi Beskidzkiej. Ani grama śniega, tylko na stokach. I
tam w wyższych partiach góry. Straszna sprawa. Tak jak wylezę, to nie wiem. A, na wyciąg. Na stok. Czyli za chwilę ostatni zjazd i do prostego auta. Szkoda, że się kresza nie udało zdobyć. Troszkę lipa. Ale hotel ładny. Ale pewnie i drogi. Nie na nasze portfele. Słyszałeś jednego gościa, jak się chwalił, że chabowiec Zakopany za 80 zł. To nie jest weź tyle i będzie ok. Zobaczuję oczywiście. Szkoda, że się też nie udało zdobyć. Ale zrobimy to chyba raz za dobrze. Teraz gipkim szwungiem, może nie do końca gipkim, ale ciśniemy na dół. Ja brejle oblec. Jedziemy. Jednak nas kutura się wybrała, ale to taki już uważany zapanowy. Mnie to nie rajcuje tak. Jak ta stacja wygląda. Nie, trudno idealnie do tego. Województwo Tumskie, Tumski Łożeł.
Otwieranie Katowice. Mnie się udało jeździć bez kolejki. Teraz w Gdyni przyjechał. Rano parking próżny, teraz ludzko na widziałem swoje auto. Idziemy. Zginęła moja pusta. Wy nie widzicie, ja nie widzę. Także już mogę powiedzieć. Trzymcie się i do zaś. Fajnie było. Chodźcie pieronie, jak nie zajdzie.